Studenci ze spotkań Koła Przedsiębiorczych wyniosą przekonanie, że warto dbać o realizację swoich celów, ale trzeba ciężko nad tym pracować. W jaki sposób dowiedzą się tego na spotkaniach, a także otrzymają konkretne narzędzia, w jaki sposób można wspomóc swoje wysiłki w organizacji i osiąganiu celów. Staram się robić tak, żeby moi studenci nie czuli tego, że z jednej strony jestem ja, wykładowca, szkoleniowiec, a z drugiej strony oni, studenci. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli jedną wspólną grupę. My z Koła Przedsiębiorczych. Chcę dojść do tego, aby moi studenci mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę chcą być przedsiębiorczy, czy bardziej to jest związane z tym, że jest taka moda, trend, tendencja wręcz, czy mają te atuty, te predyspozycje, czy mają siłę do ich rozwoju, ponieważ często się zdarza, że młody człowiek na przykład chce otworzyć własną firmę, ale rodzice mu podpowiadają: wiesz co, bezpiecznie będzie, kiedy poszukasz sobie etatu. Bezpiecznie będzie, jeżeli będziesz pracować u kogoś. I taki młody człowiek tak naprawdę nie wie, z czym się mierzy. Tu może dzięki praktykom biznesu dowiedzieć się, jak to wygląda i od strony organizacji firmy, i od strony takiej prywatnej. Może poznać przedsiębiorcę, zadać mu pytania i zastanowić się, jak ja będę funkcjonować w tej roli.